podczas oczekiwania na dziecko wiele ciekawych i śmiesznych rzeczy może zdarzyć się w związku. Obejrzyj nasz filmik, a dowiesz się, co może zdarzyć się, zanim pojawi się dziecko. Tak! Kochanie, mam wieści. Zaczekaj, spójrz. Dwie linie. Ale się martwię. Nie martw się, kochana. Jestem gotowy podjąć się tej misji. Piotrek, jesteś prawdziwym bohaterem. Mamy, które lubią podróże, muszą zrobić wszystko, co się da, żeby nie smucić się zakazem latania przed porodem. No nic, jeśli trochę to dziwnie wygląda. Najważniejsze, że jest szczęśliwa. Muszę tylko spryskać się perfumem i jestem gotowa. Fuj! Co za smród! Zaraz zwymiotuję. Spróbuję tego. Nie, jest jeszcze gorzej. A może ten? Tak, właśnie tego mi trzeba. Jaki wspaniały zapach! Teraz jestem zadowolona. Nudzi mi się czytanie. Kto dzwoni? Hej! Oddzwonię do ciebie. Chcę coś słodkiego. Jedziemy! Gdzie moje ciasto? Tu jesteś. Kanapo, wróciłam. Jest idealnie. Hej, siadajcie. Nareszcie się spotkaliśmy. Wow, ciepło tutaj. Kochanie, zimno ci? Troszkę. Zosiu, wszystko ok? Jak tu gorąco! Pomogę ci. Lepiej? Tak, dzięki. Naprawdę tu duszno. Piotrek? Powinniśmy zakładać cieplejsze ciuchy. Cóż, czasem ojcowie przechodzą symptomy ich ciężarnych żon. Ach, ta czkawka. Ach. Ale wstyd. Ach. Jaja sobie robisz? Przepraszam, nie widziałam. Wiem, jak ci pomóc. Napij się wody. Dziękuję. Jakie to miłe. Ach. Co się dzieje? Zosia, obudź się. Ej, wszystko w porządku? Tak, daj mi spać. I kto to mówi? Bu. Tak, teraz moja kolej. Ale jest już wysoka. O nie, przepraszam. Hej, kochanie. To dla ciebie. Wow. To moje ulubione kwiaty. Są piękne. Jakie to wzruszające. Dziękuję. Czekaj. O nie. Zabili kwiaty, bo je ścieli. Zoe, nie smuć się. Nie smuć się? A masz. Jesteś takim gburem. Nikt się nad wami nie lituje. A jesteście takie piękne. Dzień dobry. Mamy dla pani specjalne menu. Spróbuję tego. Świetny wybór.
A ja poproszę zupę z miodem. Okej. Albo nie. Może to. Nie. Zmieniłam zdanie. Poproszę to. Albo to. Chociaż może nie. Filip, co myślisz? Weź zamów coś ludzkiego. Na niczym się nie znasz. Pana zamówienie. Zdecydowała się pani? Jeszcze 5 minut. Chcesz trochę? Nie, nie chcę. Jak sobie chcesz? Pana deser. 5 minut. Będzie tak w nieskończoność. Wszystko w porządku? Nie wiem, co wybrać. Pomogę pani. Tak jest. Obudź się. Chcę szejka z kiełbasą. Nareszcie. Udało się. Czasami ciężarne kobiety same dziwią się swoim zachowaniem. To mydło pięknie pachnie. Ugryzę je. Fuj, to niedobre! Co za ohydny smak! Ciężarne dziewczyny są nieprzewidywalne. Mam kupić sztalugę? Nie ma sprawy. Co jeszcze powinnam kupić? Już wiem. Piłka do ćwiczeń? Niech będzie. Miś? Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Kask? Roślina? Co tu się dzieje? Wow! Kochanie, kupiłeś to wszystko! Jesteś moim bohaterem! Smaki i preferencje mogą zmienić się podczas ciąży. Ciekawe, jak smakuje suchy makaron. Pycha! A może dodam sos? Idealnie. I tyle. Jedzenie gotowe. Każda przyszła mama wie, jak ciężko wyjść na spacer, gdy spodziewasz się dziecka. Piuch, to chyba ostatni raz. Nie. Znowu? Naprawdę? Muszę coś z tym zrobić. Teraz już zawsze będę wiedzieć, gdzie jest łazienka. Ta mapa pomoże mi w potrzebie. Dalej, wkręcaj się. Wszystko w porządku? Tak, dam radę. Jak to otworzyć? Wow, super! Co się dzieje z tym śrubokrętem? Moje paznokcie stały się takie mocne. Spójrz! Wow! Z takimi paznokciami nie potrzebujemy narzędzi. Zaczynamy dziś nowy temat. To, co jest na tablicy, macie mieć w notatkach. Co za zapach! I smak. Tutaj macie równanie Newtona albo prawo akcji i reakcji. Biedna kobieta. Ups. Bardzo nam przykro. Dziewczyny, kiedyś mnie zrozumiecie. Ale mnie spędzi.
jak dobrze. To nie tylko szczotka, to cud. Zabieram cię ze sobą, kochana. Mój nowy tatuaż jest taki fajny. Super! Co się stało, Zosiu? Spójrz na mojego jednorożca. Wygląda jak nadmuchany. Kochanie, to nic. Teraz jest jeszcze słodszy. Tak, masz rację. Ach, te ciężarne dziewczyny. Czas nauczyć się kilku kołysanek. Ale mi niewygodnie. Nie sięgam. Może powinnam spróbować w ten sposób? Nie, też nie działa. Mam pomysł. Ale ja tak lubię grać na gitarze. Wow, dziękuję. Mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. Tak jest jeszcze fajniej. Kochanie, muszę ci coś pokazać. Spójrz. Wow, Zosia, to wspaniałe. Tak się cieszę. Będziemy mieć dziecko, ale super. Co się dzieje z moim pokojem do gier? Cóż, gdy w rodzinie pojawia się dziecko, wszystko się zmienia. Podobał ci się mig? Więc daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka. Do zobaczenia!